No witam serdecznie. Wpadł mi do naprawy taki oto krótkofalowca, nadajnik piracki 1 W na UKF-ie. Zakres częstotliwości od 80, zaraz zobaczę, nawet nie wiem, 88, 87 do 112, 87 do 112,5. Miał mieć 1 W mocy, ale została w nim uwalona końcówka mocy. I teraz tak, nie wiem właśnie, czy z tego, co tutaj podawał krótkofalowiec, to jest dokładnie, nawet nie wiem, czy podawać znak. Tutaj jest jego wizytówka na płytce, zrobiony w SMD. Ja go troszeczkę podrasowałem, w tym, że jeszcze muszę tutaj dorobić kondensatory do filtra Pi, znaczy wymienić na inne. Do tego wyjściowego w sumie on tutaj nie ma żadnego filtra Pi, ma jedną cewkę na wyjściu z kolektora prostotransystora. Tranzystor był fajny, tranzystorek był, niestety został spalony. To jest to ten tranzystorek, zaraz ja tutaj sobie wezmę kawałek kartki, żeby wam pokazać, bo to w SMD to może nie być widać. No, sprawdzam, jak on mi tutaj przesiewa. Zaraz może doświetlimy czymś bardziej. Nie wiem, czy to widać, czy nie widać tego napisu, co tam na nim jest. Dobra, może widać będzie. No i mam ustawioną 92. No, moc w tej chwili z niego wychodzi tam pół wata, trochę więcej niż pół wata, gdzieś 0,7 W mocy, nawet, a może nawet i nie, ponieważ rezystor 0,25 W, nie no, jest gorący. A wszystko z tego powodu, że został ten tranzystor BV, tutaj, zaraz ja sobie sam zerknę, co to za tranzystorek, momencik. Tranzystorek jest, był fajny, bo na 7 GHz przenosił i 1 W mocy strat, także nie miałby 1 W na wyjściu na pewno. BFG135 dokładnie, można sobie sprawdzić, zerknąć w katalogu. 7 GHz, pasmo 1 W mocy strat, idealny na driver, że tak powiem. I no i co, 9200, a ja sobie teraz tutaj sprawdzam, jak to fajnie sieje na boki, ponieważ teraz tak, 92,200 razy 2 to jest 180,400, częstotliwość 180,400. Zobaczcie, jest przesiewanie przy 50-ohmowym rezystorze na obciążeniu sztucznym. Mam przesiew tutaj na 180-400. Teraz tak, 90,2, w tej chwili tak mam go ustawionego na tę częstotliwość, razy trzecia harmoniczna, razy 3 to jest 270,600. 200, ustawmy sobie 270,600. No też mamy tutaj przesiew, jak widać. O, 3 harmoniczne przewala. A tylko z tego powodu, że wymieniłem tranzystor, prawdopodobnie, nie wiem, z tego, co tutaj podawał, to tam były zrzuty z analizatora widma, że nie było takich przesiewów, nie? No dobra, 190,200 razy 4, czwarta harmoniczna, 360,06 tutaj jest, 360,800, no to 800 to nie to. Zaraz zobaczymy, gdzie to jest, moment. Nie, to. Według wyliczeń to 800, a tutaj mi 900. Może mam źle skalibrowany SDR. No tutaj już znacznie słabsza moc, ale to jest czwarta harmoniczna. Także no wybaczcie. Pierwsza harmoniczna powinna być tak tłumiona, a nie czwarta. No i będziemy zaraz tutaj dorabiać przynajmniej kondensatorek, dostroję go do 50 ohmów. Wymieniłem tranzystor na taki tranzystorek. Jest to BFW16A, czyli naszej polskiej produkcji. Wzmocnienie, on jest nieźle się nagrzewa. Żeby właśnie wydobyć z niego te wzmocnienie podchodzące pod tamten tranzystor, co tu siedział, to musiałem tutaj jeszcze rezystory powymieniać i na bazie ograniczyłem to prądowo, ale on się tutaj kurde konkretnie nagrzewa. Większy radiator wstawimy. Też większego nie wstawię, bo w obudowę nie wejdzie. Znaczy to będzie całkowicie wywalone. Ta obudowa się nie nadaje do czegoś takiego, bo jest plastikowa. I nie wiem dlaczego tak, no taki chiński bubel praktycznie wypuścił. No aż szkoda. Fakt, że to było w 2014 roku, no to na tamte czasy, no to SP6HUK to miał, że tak powiem, no pomysła, no. Zresztą w sumie to jeszcze całkiem niedawno było, 2014. Patrzę, wyświetlacz od zegarka. Atmel, procesor siedzi AT89C2051. 24. Zobaczymy, co tu za kwarc siedzi. 6 MHz kwarc. A ten Atmel do 24 MPU, tak? 24 mega przerobi. Zaraz zobaczymy, co tu na nim napisali. SU, 24 SU, no to 24 MHz kwarc może przetrawi. Także dosyć dobry sprzęt. Co tu za synteza jeszcze siedzi? Zaraz zerkniemy, zobaczymy, co tu za synteza siedzi. Pętro PLL, LM jakiś. Już momencik. LM 23-37, no to standardowa synteza z radiotelefonu bodajże. O Jezu, w czym to się działo? No to w dużo tych rodzajach tych telefonów. No patrzę, że tu dosyć daleko generator od końcówki mocy jest daleko i puszczony sobie przewodrucikiem. Z tego co widziałem na jego stronie, to już w nowszych wersjach ten oscylator siedzi tu, ten generatorek. Dekoder stereo też na scalaczkach. Zaraz zobaczymy, co to za scalaczki są. A kurde, ledwo, wiecie co wam powiem, albo pościerane są napisy, albo nie. HC4086 i dekoder na czym? To był prawdopodobnie zegar ten HC, bo to jest typowo cyfrowy. Wiecie co, nie przeczytam. Jest chyba że pod tym kątem. Nie przeczytam przez tą lupkę, ale sobie zaraz zbliżę kamerę i sobie może teraz przeczytam. To jest ten scalaczek. O, tego nie przeczytam. To jest cyfrowy HC. Trzeba byłoby sprawdzić w nocie katalogowej, a tutaj no, w kamerze nie. Może będzie widać, no, pod którymś kątem. Na stopklatce zerknę. Dobra. Jako modulator to może mi zda egzamin, bo ja z tego już planuję coś z tego zrobić mocniejszego, nie? W tym, że bo ma przełącznik właśnie mocy, z tego tu ma stereo 1 W miał mieć, to 1 W wątpię, nie miałby na tym tranzystorku. No może nie chcę nikogo osądzać, ale jeśli 1 W mocy strat, to no 100% wzmacniacz zrobić, to fachowcy z Motoroli się głowią, jak zrobić 80%, nie? Skuteczności wzmacniacza, że tak powiem, efektywności, no. Płytka tak wygląda. Ja tutaj dostawiłem tranzystor mocy, właśnie ten BFV. O, taki transmiterek. Trochę większy niż chiński, no i z tego co wiem, to nie chiński, tylko na chińskich podzespołach, no. Dobra. W następnym odcinku zobaczycie, co z tego wymodzę. Do tego dojdą filtry, dojdzie końcówka, dojdzie później dopał 100-watowy i dojdą znowu filtry na wyjściu, dojdzie układ pomiarowy i wszystko będzie zamknięte w takiej fajnej skrzyneczce. Do tego mikser, kompresor dynamiki od razu, bo już mam praktycznie złożony 2 układy kompresorów, znaczy limiterów tak zwanych, oddzielnie na lewy, oddzielnie na prawy, plus korekcja bas, środek, sopran. Na 3 jest podzielony limiter, także każde pasmo oddzielnie mogę sobie odciąć, nie? Przy danym poziomie, nie? Sygnału, bo to właśnie o to chodzi, żeby nie przekroczyć swego, żeby nie wejść w przestery, no. No dobra, zobaczymy co tu z tego wymodzę. Pozdrawiam i do nas.